kolejnym spotkaniu z cyklu wtorkowych śniadania z RODO. Na Państwa życzenie dzisiaj zajmiemy się wyłącznie umowami powierzenia przetwarzania danych. Umowy powierzenia przetwarzania danych budzą odrobinę kontrowersji. Samo przetwarzanie danych na polecenie administratora danych rzeczywiście stanowi pewien problem wykładni prawa, kiedy stosować, kiedy nie stosować, w jakich relacjach występujemy między administratorem danych, podmiotem przetwarzającym, a jeszcze innymi podmiotami przetwarzającymi, które mogą być naszymi podprocesorami, mówiąc w dawnej nomenklaturze ustaw z 1997 roku. Przede wszystkim artykuł 4, punkt 8 RODO pokazuje nam definicję podmiotu przetwarzającego, wskazując, że podmiotem przetwarzającym może być osoba fizyczna, prawna, organ publiczny, jednostka lub inny podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu administratora. I to jest bardzo ważna wskazówka, w imieniu administratora. Niekoniecznie oznacza to przetwarzanie danych na polecenie administratora, o którym mowa w artykule m.in. 29 albo 32 ustęp 4. Zatem musimy mieć zawsze gdzieś tam z tyłu głowy tą informację o ustanowieniu podmiotu przetwarzającego dla każdego kontekstu przetwarzania, który rzeczywiście wymaga zawarcia takiej umowy powierzenia przetwarzania danych. Na końcu naszego dzisiejszego spotkania przedstawię Państwu kilka z przykładów podmiotów czy kontekstu przetwarzania, dla których umowa powierzenia musi zostać zawarta. Pamiętajmy tylko o tym rozróżnieniu wskazanym już we wcześniejszych naszych spotkaniach dotyczącym samej procedury nadawania upoważnień i zawierania umów powierzenia przetwarzania danych. Załóżmy, że ten nasz zielony człowieczek to jesteśmy my, czyli administrator danych, czyli współadministrator danych, bo tu oczywiście cały czas występuje jakby tożsamość definicji. Jesteśmy elementem administratora danych. Mamy swoich pracowników, mamy współpracowników albo pracowników innych naszych współadministratorów, zatem tworzymy tak naprawdę administratora danych, który odpowiada za zabezpieczenie przetwarzania danych osobowych zgodnie chociażby z artykułem 32 RODO. W momencie, kiedy powierzamy przetwarzanie danych podmiotowi przetwarzającemu, tak jak powiedzieliśmy, może być to jak najbardziej osoba fizyczna, może to być osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, jeżeli mówimy już językiem stricte prawniczym. Jeżeli mówimy o osobie prawnej, to w tym wypadku będziemy mówili o podmiotach posiadających osobowość prawną, chociażby spółki prawa handlowego. W tym momencie mamy do czynienia już z podmiotem przetwarzającym, który przetwarza dane osobowe w imieniu administratora, ale ten podmiot przetwarzający może mieć pracowników, może mieć swoich współpracowników, może mieć też swoje podmioty przetwarzające, które dokonują przetwarzania w jego imieniu. Wszystko zależy zatem od kontekstu przetwarzania. W momencie, kiedy mamy do czynienia z osobą fizyczną, prowadzącą działalność gospodarczą, która tak naprawdę pracuje tylko i wyłącznie dla nas, w naszym imieniu, pod, można powiedzieć, naszym nadzorem, chociaż tutaj można byłoby się już kłócić, czy rzeczywiście jest to stosunek pracy, o którym mowa w kodeksie pracy, czy nadal jest to umowa cywilnoprawna, ale załóżmy, że nie będziemy wchodzić już w te szczegóły prawne, pozostaniemy tylko przy tym jakby rozróżnieniu, że mamy osobę, która ma swoją działalność, jest sama dla siebie przedsiębiorcą i przetwarza dane na nasze polecenie. Załóżmy u nas w biurze. W tym momencie nie jest konieczne zawarcie z taką osobą umowy powierzenia przetwarzania danych. Wystarczające będzie upoważnienie do przetwarzania danych osobowych, o czym już wcześniej rozmawialiśmy. Natomiast jeżeli dane osobowe wychodzą poza nasz obszar przetwarzania, poza nasze biuro, jeżeli dane osobowe będą przetwarzane przez albo nie wiadomo kogo, albo przez pracowników, albo przez współpracowników, zleceniobiorców, podwykonawców naszego podmiotu przetwarzającego, wówczas jak najbardziej niezbędne będzie zawarcie umowy powierzenia przetwarzania danych. Dlaczego? Z najprostszego powodu. W sytuacji zawarcia umowy powierzenia przetwarzania danych podmiot przetwarzający odpowiada za zabezpieczenie danych osobowych, za przestrzeganie przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Zatem spada bardzo nasza odpowiedzialność, jeżeli chodzi o zachowania podmiotu przetwarzającego.
nie jesteśmy w stanie nadzorować naszych współpracowników, naszych kontrahentów, kooperantów. A zatem ten instrument prawny określony w artykule 28, czy nazywany umową powierzenia przetwarzania danych, czy może być to też regulamin, mogą być to zapisy w umowie zasadniczej, jak Państwo pamiętacie, o czym już wspominaliśmy, jakkolwiek to powierzenie przetwarzania danych w trybie artykułu 28 ustęp 3 jak najbardziej będzie zwalniało nas z odpowiedzialności takiej bezpośredniej za nadzór nad podmiotem przetwarzającym. Troszeczkę niestety musimy przejść do strony typowo prawnej, ponieważ na samych przykładach nie da się w tym przypadku operować. Zatem zacznijmy tylko i wyłącznie od omówienia artykułu 28. On jest tak naprawdę tutaj w kwestii powierzenia przetwarzania danych kluczowy. Zresztą w wielu systemach informacji prawnej artykuł 28 określany jest jako podmiot przetwarzający. W związku z powyższym również pozwoliłem sobie w ten sposób określić temat naszego dzisiejszego spotkania. Z prostej może przyczyny. Rzeczywiście artykuł 28 ma aż 10 ustępów, definiuje zarówno zadania, odpowiedzialność, jak i stosunek łączący podmiot przetwarzający z administratorem danych. Zatem kompleksowo opisuje rzeczywiście tą instytucję, tą funkcję podmiotu przetwarzającego. Artykuł 28 ustęp 1 wyraźnie wskazuje, że przetwarzanie dokonywane w imieniu administratora może być przez te podmioty, które zapewniają przestrzeganie przepisów RODO. Inaczej mówiąc, nie możemy skorzystać z usług, załóżmy biura rachunkowego, zewnętrznego naszego biura rachunkowego, tylko dlatego, że jest najtańsze, bez sprawdzenia, czy w firmie tej, w tym biurze rachunkowym dane osobowe przetwarzane są zgodnie z RODO. Artykuł 28 pozwala nam na przeprowadzanie kontroli, inspekcji, o czym będzie mowa za chwilę, zatem nawet przed zawarciem umowy jesteśmy w stanie już wybrać właściwy podmiot przetwarzający, właściwe biuro rachunkowe, które zapewni bezpieczeństwo powierzonym do przetwarzania danym. Nie możemy liczyć na wyrozumiałość organu nadzorczego podczas kontroli, twierdząc, że no wydawało się, że jak firma jest założona, istnieje, to jest wszystko ok, tam RODO działa. Mając narzędzia wyraźnie wskazane w tymże artykule 28, a nie, jeżeli nie przeprowadzimy żadnego w cudzysłowie wywiadu, nawet nie poprosimy o przesłanie pisemnego świadczenia o spełnieniu wymagań RODO. Wystarczy parę pytań skierowanych do administratora, do podmiotu przetwarzającego, pytań, które dotyczą chociażby wdrożonego systemu ochrony danych osobowych, przeprowadzonej analizy ryzyka, przeprowadzonej oceny skutków dla ochrony danych osobowych, bądź też pytania, czy został wyznaczony inspektor ochrony danych. Pamiętajmy, że biuro rachunkowe przetwarza szczególną kategorię danych w zakresie dotyczącym zatrudnienia. A zatem wymóg określony w artykule 37 RODO wskazuje na to, że biuro rachunkowe winny mieć wyznaczonego inspektora ochrony danych, który z kolei musi spełniać odpowiednie wymagania, kwalifikacje, posiadać doświadczenie, wiedzę prawniczą itd., itd. Już sam fakt, że biuro rachunkowe posiada inspektora ochrony danych, może nam gwarantować, że rzeczywiście powierzone do przetwarzania dane osobowe będą bezpieczne. Niemniej jednak nie możemy zapomnieć o ustępie 1 artykułu 28. Nie możemy z całym szacunkiem i z przeproszeniem współpracować z byle kim, jeżeli chodzi oczywiście o ochronę danych osobowych. W sytuacji, kiedy mielibyśmy do czynienia na przykład z kontekstem przetwarzania w zakresie chociażby usług prawnych, no to tutaj już jakby nie ma wątpliwości. Wiadomo, że gro kancelarii jest bardzo dobrze przygotowanych do stosowania przepisów RODO. Niemniej jednak, gdybyśmy chcieli zatrudnić ogrodnika, no to nie musimy w ogóle szukać żadnej zgodności z przepisami ogólnego rozporządzenia, bo tak naprawdę ogrodnik nie będzie nam przetwarzał danych osobowych. Także nie musimy się przejmować tą sytuacją. Ustęp 2 artykułu 28. Pamiętajmy o jednej rzeczy, która jest nagminnie łamana i nagminnie wszyscy administratorzy i wszystkie podmioty przetwarzające zapominają informować o korzystaniu z usług innego
innego podmiotu przetwarzającego, tak zwanego podprocesora, mówiąc właśnie definicjami ustawy z 27 sierpnia 1997 roku. Co ciekawsze, rzeczywiście istnieje prosta sytuacja, w której my, jako administrator danych osobowych, powierzamy dane podmiotowi przetwarzającemu, który z kolei stosuje systemy informatyczne, w których przetwarza nasze dane osobowe, ale serwery na przykład obsługiwane są przez tą zewnętrzną firmę, zatem dokonuje dalszego powierzenia przetwarzania danych. Czyli powierza do przetwarzania dane powierzone do przetwarzania przez nas, a co za tym idzie, my jako administrator danych mamy prawo wiedzieć, kim posługuje się, z kim współpracuje nasz podmiot przetwarzający. Mamy dwie określone w przepisach RODO możliwości wyrażenia zgody. Jest to zgoda ogólna i szczegółowa. Ogólna zgoda administratora jest bardzo wygodna w zastosowaniu, ponieważ zobowiązuje podmiot przetwarzający do przekazania administratorowi danych informacji o aktualnych podmiotach przetwarzających, z którymi nasz podmiot przetwarzający zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych, oraz pisemnie informowania nas o tym, o zamiarze zmiany podmiotu przetwarzającego, dodania nowego podmiotu przetwarzającego, a tym samym zapewnia administratorowi danych możliwość wyrażenia zgody na to, bądź też odmowy wyrażenia zgody. Mogą być sytuacje, w których rzeczywiście nie chcielibyśmy, aby dane osobowe były przetwarzane przez chociażby usługodawcę internetowego, który ma najtańszy hosting w Polsce, ale jest to hosting bardzo awaryjny i możemy się w związku z tym liczyć z problemami dostępu do realizacji naszych usług albo do otrzymania z biura rachunkowego chociażby listy płac ze względu na to, że programy płacowe czy kadrowe nie mogą działać ze względu na błędy tego podprocesora, systemu informatycznego należącego do tego podprocesora. Z kolei szczegółowa zgoda jest o tyle wygodna w sytuacji, kiedy mamy już bardzo ustabilizowany zakres współpracy z jakimś, powiedzmy, z jakimś podmiotem przetwarzającym, który pracuje na rynku od lat, ma swoich stałych dostawców swoich usług, rozwiązań, ma swoją od lat tą samą kancelarię prawną, tego samego inspektora ochrony danych, a zatem może bez najmniejszego trudu pisemnie w umowie powierzenia przetwarzania danych przekazać nam informacje o tych podmiotach, którym będzie dalej podpowierzał powierzone do przetwarzania dane osobowe. Zatem wszystko zależy od tego, jak wiele byłoby tych podmiotów w przypadku naszego podmiotu przetwarzającego, bo też źle by wyglądała umowa powierzenia przetwarzania danych, w której mielibyśmy 200-300 podprocesorów wymienionych, którzy z kolei zmienialiby się, powiedzmy, co miesiąc, powiedzmy w skali 10-15%. Zbyt dużo by to było niepotrzebnej pracy. W tym wypadku rozsądniejsza byłaby ogólna pisemna zgoda administratora danych, a zatem tylko informacyjnie aktualizowany wykaz podmiotów przetwarzających, do którego możemy mieć dostęp chociażby za pośrednictwem strony internetowej administratora danych. No i nasz oczywiście najbardziej ukochany, największy, najbardziej rozbudowany i rzeczywiście chyba najistotniejszy ustęp trzeci omawianego artykułu 28, który dokładnie kształtuje zakres, cel, przedmiot i inne warunki dotyczące umowy powierzenia przetwarzania danych. Co warto wskazać? W pierwszym już zdaniu czytamy, że przetwarzanie przez podmiot przetwarzający odbywa się na podstawie umowy lub innego instrumentu prawnego, które podlegają prawu Unii lub prawu państwa członkowskiego. Warto zwrócić uwagę zatem na dyspozycję ustawodawcy pozwalającą na zawieranie tego typu umów powierzenia przetwarzania danych w formie regulaminu, chociażby świadczenia usług drogą elektroniczną, czy też regulaminu naszego sklepu internetowego. Załóżmy, gdybyśmy nagle taki z ubezpieczeniami otworzyli. Przede wszystkim ta umowa wiąże obie strony, a wiążąc te obie strony, umowa powierzenia przetwarzania danych zawierać musi przedmiot, czas trwania przetwarzania,
charakter i cel przetwarzania, rodzaj danych osobowych oraz kategorie osób, których dane dotyczą, obowiązki i prawa administratora. Szczegóły rzeczywiście są opisane w kolejnych podpunktach. Rzeczywiście nie chciałbym ich czytać, natomiast proszę pamiętać, że jeżeli chodzi o kwestie uważności umów i stosowania przepisów prawa, czasami musimy pamiętać, że sformułowanie i lub albo wykreślenie któregokolwiek z tych łączników, spójników, czy to koniunkcje, czy alternatywy, może być bardzo niebezpieczne. Rzeczywiście samo podsumowanie dotyczące, pozwolę sobie Państwu o tu, jakby podsumować te wszystkie zapisy dotyczące samej zawartości umowy powierzenia przetwarzania danych. Zatem przedmiotem, no tutaj w tym przypadku pozwoliłem sobie na włączenie przykładu dotyczącego biura rachunkowego, które prowadzi dla nas również sprawy kadrowe. Przedmiotem przetwarzania są dane osobowe pracowników administratora danych. Zatem przedmiot, no tutaj co ciekawsze, można powiedzieć, że zapominamy o jednej rzeczy, o podmiocie rozporządzenia ogólnego ochrony danych osobowych. Tym podmiotem oczywiście są osoby fizyczne, których dane dotyczą, a przedmiotem ochrony zawsze będą ich dane osobowe. Także w tym wypadku określamy w umowie powierzenia przetwarzania danych, określamy przedmiot tej umowy, wskazując na tak naprawdę dane osobowe, w tym wypadku pracowników, bądź też klientów, bądź też naszych współpracowników, naszych subskrybentów, w zależności od tego, czego oczywiście ta umowa będzie dotyczyła. Natomiast można również odnieść się do umowy zasadniczej, do której ta nasza umowa powierzenia przetwarzania danych jest umową stricte uzupełniającą. Czas. Czas jest to nic innego jak okres obowiązywania tej umowy świadczenia usług kadrowo-płacowych. Jeżeli oczywiście zawieramy umowę na czas nieoznaczony, nieokreślony, to w tym wypadku nie ma tutaj żadnego problemu, dokładnie ten okres będzie tożsamy z umową zasadniczą. Może się jednak okazać inaczej. W przypadku świadczenia usług w modelu na przykład SaaS, czyli chodzi o licencję czy dostęp do systemów informatycznych, webowych, do których zastosowanie mają całkowicie inne przepisy, tutaj możemy powiedzieć, że okres obowiązywania umowy powierzenia przetwarzania danych będzie do czasu odwołania. Do czasu, kiedy rzeczywiście klient, usługobiorca korzysta z naszej usługi, korzysta z naszej aplikacji. No oczywiście w przypadku umowy z biurem rachunkowym będzie to czas obowiązywania tej umowy zasadniczej. Co jest istotne? Zapis jest o tyle dobry, że nie musimy pamiętać przy rozwiązaniu umowy, przy jej wykonaniu, wygaśnięciu, bo oczywiście różne są formy zgodnie z kodeksem cywilnym możliwości wywiązania się, czy zakończenia, czy zmiany umowy cywilnoprawnej. Zatem jest to najbezpieczniejszy zapis, który zabezpiecza nas przed jakby dodatkowymi czynnościami polegającymi również na rozwiązywaniu umowy powierzenia przetwarzania danych. Automatycznie po rozwiązaniu umowy zasadniczej umowa powierzenia przetwarzania danych również ulegnie rozwiązaniu. Charakter. Przy charakterze warto jest określić tak naprawdę formę danych osobowych, czy to będzie przetwarzanie danych osobowych w formie papierowej, czy elektronicznej, cyfrowej. Oczywiście obie formy są dobre i również mogą być pisane, że będą zarówno przetwarzanie danych będzie się odbywało w formie tradycyjnej, papierowej oraz przy wykorzystaniu systemów informatycznych. W naszym przykładzie, w przypadku biura rachunkowego, które obsługuje również kadry, jak najbardziej będą to również dokumenty w formie papierowej dostarczane bezpośrednio albo do biura rachunkowego przez naszych pracowników, bądź też za pośrednictwem administratora danych przekazywane do biura rachunkowego. Oczywiście, jeżeli chodzi o systemy informatyczne, większość obecnie umów powierzenia przetwarzania danych dotyczy tego właśnie charakteru przetwarzania, ze względu na to, że ta liczba naszych kontekstów przetwarzania w świecie cyfrowym praktycznie z roku na rok rośnie. Dopisujemy również, to jest
istotne operacje przetwarzania. Czyli w tym momencie wskazujemy również, jakie rodzaje przetwarzania, jakich mówimy o definicji przetwarzania również wymienionym w artykule 4 RODO. Więc warto tutaj opisać, wskazać, jaki zakres przetwarzania zawiera nasza umowa. Czy to będzie tylko zbieranie, utrwalanie, no przechowywanie, jeżeli chodzi o systemy informatyczne, to wiadomo, że tak, prawda? No bo na serwerach te nasze dane osobowe będą przechowywane. Ale w przypadku, kiedy mamy na przykład opracowywanie, zmienianie, udostępnianie, no to tu trzeba już oczywiście mieć na uwadze przedmiot i rzeczywiście zapisy umowy zasadniczej. Jeżeli mamy do czynienia z umową wsparcia informatycznego, informatyk, który supportuje nam nasz program, załóżmy jakiś kadrowo-płacowy, który akurat jest w naszej firmie. W tym wypadku rzeczywiście proszę zwrócić uwagę, że musimy w ramach umowy powierzenia przetwarzania danych naszemu procesorowi nadać charakter przetwarzania w zakresie również zmieniania, ponieważ będzie on dokonywał, niestety to się w systemach zdarza. W przypadku niektórych rodzajów eksportów czy importów danych osobowych, zamykania miesiąca, zamykania roku, mogą pojawiać się różnego rodzaju błędy, które rzeczywiście będą wymagały ręcznej korekty i informatyk rzeczywiście będzie wówczas te dane osobowe zmieniał. Oczywiście będzie zmieniał je na nasze polecenie, ale niemniej jednak będzie dokonywał przetwarzania w zakresie zmiany. Opracowywanie jak najbardziej dla biura rachunkowego będzie to przygotowywanie wszelkiego rodzaju wykazów, list, czy to płac, czy to dodatkowych wynagrodzeń, czy zestawień, które my potrzebujemy jako rejestrator danych do swojej bieżącej działalności. Duży zakres przetwarzania to jest udostępnianie. Pamiętajmy, że udostępnianie danych osobowych jest również formą przetwarzania, która wiąże się z możliwością naruszenia ochrony danych osobowych. Jak Państwo pamiętacie, również definicja naruszenia znajduje się w artykule 4 RODO i wyraźnie wskazuje, że jednym z naruszeń ochrony danych osobowych jest bezprawne ujawnienie czy też udostępnienie danych osobowych. Inaczej mówiąc, w momencie, kiedy będziemy mieli sytuację, w której my jako administrator danych powierzyliśmy podmiotowi przetwarzającemu, zauważyliśmy, że jest to biuro rachunkowe, dane osobowe naszych pracowników dotyczące kadry i płac, natomiast nasze biuro rachunkowe ma podpisaną umowę, nazwijmy to umowę o support systemu kadrowo-płacowego, ale nie została zawarta umowa powierzenia przetwarzania danych, w tym momencie dochodzi do naruszenia, o którym właśnie przed chwilą mówiliśmy, ponieważ następuje bezprawne ujawnienie danych osobowych podmiotowi nieuprawnionemu, czyli temu właśnie, tej firmie informatycznej, tylko ze względu na to, że nie ma zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych, która powinna zostać również zgłoszona administratorowi danych osobowych. Zatem udostępnianie w tym momencie, jeżeli podmiot przetwarzający będzie sobie życzył wpisania udostępniania, warto jest zapytać oczywiście ten nasz podmiot przetwarzający, komu ma to udostępnianie i w jakim zakresie być dokonywane. Cel. Celem tak naprawdę umowy powierzenia przetwarzania danych będzie zawsze realizacja umowy zasadniczej. O ile oczywiście umowa powierzenia ma się odnosić do jakiejś umowy mającej ten charakter główny. Zapewne na jednym z poprzednich szkoleń też Państwu wspominałem, że umowa powierzenia przetwarzania danych w niektórych przypadkach będzie miała formę pisemną, mimo że umowa zasadnicza nie będzie zawarta w formie pisemnej. Akurat tutaj kodeks cywilny, a tym bardziej przepisy prawa ochrony danych osobowych nie wskazują na zachowanie właściwej formy papierowej. Jeżeli chodzi o umowę zasadniczą, tutaj ten charakter będzie wskazywał kodeks cywilny, natomiast jeżeli chodzi o umowę powierzenia przetwarzania danych, jak najbardziej powinniśmy mieć ją zachowaną w formie papierowej. Zatem dla celów dowodowych, dla celów właśnie spełnienia zasady rozliczalności, o której mowa w artykule 5 ust. 2, jak najbardziej musimy posiadać aktualny wykaz umów powierzenia przetwarzania danych i ten wykaz jest prowadzony, oczywiście też wspomnę o nim pod koniec naszego dzisiejszego spotkania, ale też warto, abyście Państwo pamiętali o tym, żeby przechowywać
właśnie papierowe kopie swoich umów powierzenia przetwarzania danych. Także celem zawsze będzie realizacja umowy zasadniczej, bądź też rzeczywiście wskazanie podstawowych zadań, które, czy usług, które będą świadczone przez podmiot przetwarzający na naszą rzecz. Rodzaj danych osobowych. W naszym przypadku podajemy zawsze zakres zbioru, który podlega powierzeniu. Nie jest to oczywiście obowiązek, można również wymienić enumeratywnie dane osobowe, które będą podlegały powierzeniu. Nie ma to jakby znaczenia z punktu widzenia ewentualnego postępowania sprawdzającego prowadzonego przez inspektora ochrony danych, czyli dla przypomnienia przeze mnie. Będę weryfikował oczywiście zakres umowy powierzenia i zakres faktycznego przetwarzania danych osobowych przez podmiot przetwarzający. Zatem czy pojawi się nazwa zbioru, czy pojawią się tylko dane, odpowiednie kategorie tych danych, to rzeczywiście nie ma to większego znaczenia, na pewno sobie poradzimy. Też o samej procedurze przygotowywania projektów umów powierzenia przetwarzania danych pozwolę sobie wspomnieć w dalszej części naszego dzisiejszego spotkania. Natomiast w samym rodzaju danych osobowych należy wskazać ich rodzaj z punktu widzenia podziału na dane osobowe zwykłe i wrażliwe, czyli szczególną kategorię danych. Kolejna rzecz, którą musimy zawrzeć w umowie powierzenia przetwarzania danych, jest to kategoria osób, których dane dotyczą. No i to już jest jakby jedynie formalność. W przypadku biura rachunkowego będą to nasi pracownicy. No nie tylko, oczywiście można powiedzieć, że również zleceniobiorcy, kooperanci, kontrahenci, w momencie, kiedy oczywiście mówimy, że jeszcze usługi świadczone przez nasze biuro rachunkowe będą dotyczyły kwestii prowadzenia ksiąg, czy też księgi rozchodów i przychodów. Tak czy inaczej, szanowni Państwo, w momencie, kiedy nie wiemy, jakie kategorie osób podlegają powierzeniu podmiotowi przetwarzającemu, rzeczywiście warto zwrócić uwagę na problematyczne kwestie dotyczące chociażby strony internetowej. W momencie, kiedy na stronie internetowej korzystamy z newslettera, za pomocą którego zbieramy adresy mailowe subskrybentów, no to też będą oczywiście subskrybenci w stosunku i w zakresie umowy powierzenia przetwarzania danych zawartej z usługodawcą tego naszego serwera www, na którym utrzymujemy naszą domenę, naszą stronę. Zatem nie ma jednolitego szablonu umowy powierzenia przetwarzania danych, którą można byłoby wykorzystać do wszystkich kontekstów przetwarzania. W związku z powyższym każda umowa, mimo że zawiera te same elementy, no, te, które zostały wymienione w artykule 28 ust. 3, dodatkowo oczywiście musimy każdorazowo analizować samą zawartość tej umowy. A w związku z powyższym najczęściej prosimy Państwa o przygotowanie stosownego wniosku o przygotowanie projektu umowy powierzenia przetwarzania danych, ponieważ w tym wniosku, też go pozwolę sobie omówić na końcu naszego spotkania, znajdują się właśnie te informacje, które pozwalają nam na przygotowanie właściwego projektu, czyli wskazania właściwego przedmiotu, czasu, charakteru, celu, czy też rodzaju danych osobowych, czy kategorii. Obowiązki prawa administratora danych osobowych, no to, szanowni Państwo, nic innego jak chociażby prawo kontroli przetwarzania powierzone do przetwarzania danych osobowych. Niestety zdarzały się sytuacje, w których podmiot przetwarzający, przygotowując swoją wersję umowy powierzenia przetwarzania danych, zawierał w niej zapisy, które były daleko niekorzystne dla administratora danych. Chociażby pobieranie opłaty za przeprowadzoną przez administratora danych kontrolę. Obciążanie dodatkowymi kosztami uczestniczenia pracowników podmiotu przetwarzającego w kontroli czy inspekcji prowadzonej przez administratora danych. Ograniczenie dostępu do siedziby podmiotu przetwarzającego, wskazując na dni otwarte, które planowane były raz albo dwa razy do roku, albo też wcześniejsze zgłaszanie terminu kontroli, czy też terminu inspekcji z 30-dniowym wyprzedzeniem, co jest praktycznie no, bardzo trudne do zrealizowania. Wyobraźmy sobie sytuację taką praktyczną. Mamy podejrzenie albo mamy zgłoszenie, że dane osobowe powierzone do przetwarzania naszemu podmiotowi przetwarzającemu
No gdzieś wyciekły, pojawiły się na Facebooku, pojawiły się gdzieś tam na Instagramie, albo na jakimś portalu, albo w jakichś komentarzach, na jakichś stronach internetowych pojawiły się zdjęcia, informacje o tym, że z tego naszego biura rachunkowego, z tego naszego podmiotu przetwarzającego są przez okno wyrzucane dokumenty. No w tym momencie, jeżeli mielibyśmy umowę powierzenia przetwarzania danych, która by pozwalała nam na przeprowadzenie kontroli czy inspekcji w ciągu, nie wcześniej niż w ciągu 30 dni od dnia zgłoszenia takiego żądania, to w tym momencie wcześniej by pewnie przyjechała do nas kontrola z Urzędu Ochrony Danych Osobowych, do nich oczywiście też, aniżeli my byśmy zdążyli zrealizować nasze prawo. Zapis taki nie powinien nigdy znaleźć się w umowie powierzenia przetwarzania danych. Oczywiście taka umowa również może zostać podważona w trakcie czynności prowadzonych przez organy nadzorcze albo ewentualnie w trakcie prowadzonego sporu sądowego. Niemniej jednak musimy dbać o to, żeby zawierać umowy, które już nie będą nosiły w sobie zapisów dla nas niekorzystnych. Oczywiście musimy dbać o to, żeby również nie były to zapisy niekorzystne dla podmiotu przetwarzającego. Przypominam Państwu, że zdarzały się takie umowy powierzenia przetwarzania danych i to niestety w naszej branży i to niestety u jednego z największych ubezpieczycieli w bardzo dużym zakładzie ubezpieczeń, który zawierał umowy powierzenia przetwarzania danych z zapisem klauzuli kary umownej w wysokości 10 tysięcy złotych za każde naruszenie ochrony danych powierzonych do przetwarzania. Wyobraźmy sobie, Szanowni Państwo, sytuację, w której na upartego dobry inspektor ochrony danych jest w stanie znaleźć u każdego kilka naruszeń ochrony danych osobowych. Niestety, umowa powierzenia przetwarzania danych nie zawierała informacji o tym, jakiej skali mają być to naruszenia, jak wielu osób mają dotyczyć, albo dokładnie jakich danych mają dotyczyć. Wskazano tylko i wyłącznie krótko za każde naruszenie 10 tysięcy złotych. Zapis taki oczywiście jest bardzo niekorzystny dla podmiotu przetwarzającego, poza tym moim zdaniem niezgodny z prawem, ponieważ nie wynika z żadnych zapisów zarówno rozporządzenia ogólnego o ochronie danych osobowych, czy też ustawy o ochronie danych osobowych z 2018 roku, nie wspominając już oczywiście o kodeksie cywilnym. Obowiązki procesora, artykuł 28 ust. 3 punkt A do H, czyli te punkty, które pozwoliłem sobie ominąć, one dotyczą oczywiście zobowiązania podmiotu przetwarzającego do zabezpieczenia danych osobowych do tego, aby tylko upoważnione pisemnie osoby przetwarzały te dane osobowe, żeby te dane były zabezpieczone zgodnie z artykułem 32, żeby podmiot przetwarzający korzystał z usług innych podmiotów przetwarzających, które spełniają wymogi RODO i o tym, że kolejny podmiot przetwarzający będzie związany z zapisami umowy powierzenia przetwarzania danych w takim samym zakresie, jaki stosunek prawny łączy administratora danych i podmiot przetwarzający w naszej głównej umowie powierzenia przetwarzania danych. Zatem mówiąc najprościej, zakres, całokształt umowy powierzenia przetwarzania danych, który dla Państwa opracowaliśmy w formie wzoru, który stosujemy w systemie IDPO, również zawiera te wszystkie oczywiście składowe, o których mowa w artykule 28 ust. 3 i rzeczywiście mieści się praktycznie na maksymalnie dwóch stronach. Natomiast niestety znamy takie umowy powierzenia przetwarzania danych, które liczą sobie 15 stron i rzeczywiście stanowią przepisanie definicji zawartych w czy to w rozporządzeniu, czy w innych przepisach dotyczących ochrony danych osobowych. Tego nie robimy, staramy się, aby ta umowa była uczciwa, prosta i zawierała te wszystkie elementy, które rzeczywiście prawo wymaga. Nic mniej, nic więcej. To już Państwu omówiłem przed chwilą, wskazując na również obowiązki podmiotu, kolejnego podmiotu przetwarzającego, także pozwolę sobie przewinąć prezentację na kolejny slajd. Warto zwrócić uwagę, że te gwarancje, które podmiot przetwarzający musi wypełnić wobec administratora danych osobowych, można byłoby zapewnić, posiadając zatwierdzony kodeks postępowania.
O kodeksach postępowania również wspominałem w poprzednich szkoleniach, w poprzednich naszych spotkaniach. Do dnia dzisiejszego żadna branża, żaden pion administracji publicznej, czy też dział administracji publicznej nie wystąpił do Urzędu Ochrony Danych Osobowych o przeprowadzenie certyfikacji takiego kodeksu postępowania i jego zatwierdzenia. W związku z powyższym niestety musimy posiłkować się różnymi innymi sposobami na stwierdzenie, czy nasz podmiot przetwarzający rzeczywiście spełnia wymogi RODO. Tak jak wspominałem, może to być przeprowadzenie drobnego wywiadu, nawet telefonicznego, przez inspektora ochrony danych osobowych, czyli przeze mnie, z przedstawicielami przyszłego podmiotu przetwarzającego, no bo oczywiście musimy pamiętać, że nie możemy zawrzeć umowy, a dopiero potem sprawdzać, czy zawarliśmy umowę z podmiotem dającym nam wystarczające gwarancje zachowania zgodności z przepisami RODO. Byłoby to działanie dosyć nieprofesjonalne. Dlatego też niestety do dnia dzisiejszego zapis tego artykułu 28 ust. 5 pozostaje martwy. Ważna też informacja dla nas, mająca kolosalne znaczenie, że umowa powierzenia przetwarzania danych, czy też inny akt prawny, inny instrument prawny, czyli tak jak wspominałem, regulamin, ma formę pisemną. To już mówiliśmy, że musi mieć formę pisemną, o tym mówi ust. 9. Niemniej jednak wystarczy do tego forma elektroniczna. Zatem jeżeli będziemy posiadali dowód na to, że zawarliśmy umowę powierzenia przetwarzania danych w postaci zapoznania się i zaakceptowania regulaminu, naszego na przykład regulaminu jako administratora danych przez podmiot przetwarzający, wówczas będzie ten regulamin, ten instrument prawny traktowany jako spełniający wymóg tego naszego ustępu 9, a zatem posiadający tą ważność formalno-prawną. I już artykuł 28 ust. 10, który wspomina o tym, że podmiot przetwarzający w przypadku naruszenia rozporządzenia, przepisów rozporządzenia ogólnego ochrony danych osobowych w momencie, kiedy rzeczywiście, czy to my stwierdzimy naruszenie ochrony danych osobowych, czy też do naruszenia nastąpi bez naszego udziału, bez naszej inicjatywy, czy też w ogóle bez naszej wiedzy, wówczas w związku z przeprowadzaną chociażby kontrolą przez Urząd Ochrony Danych Osobowych, nasze dane powierzone do przetwarzania w tym zakresie dla podmiotu przetwarzającego w toku kontroli, w toku odpowiedzialności za to naruszenie, podmiot przetwarzający będzie traktowany jako administrator danych. Zatem administratorem danych oczywiście jesteśmy my, ale w przypadku, kiedy nastąpi naruszenie ochrony danych osobowych, naruszenie dotyczące powierzone do przetwarzania danych osobowych, wówczas podmiot przetwarzający staje się w stosunku do tych danych administratorem danych i odpowiada za te dane jak administrator. Jest to dla nas rozwiązanie na tyle, tak jak powiedziałem już na początku naszego spotkania, na tyle ważne, że rzeczywiście troszeczkę zdejmuje nam tą z banków odpowiedzialność. Niemniej jednak pamiętajmy o tym, że podczas kontroli podmiotu przetwarzającego będą weryfikowane również wcześniej omawiane ustępy artykułu 28, a zatem zostanie zweryfikowane, czy my jako administrator danych dokonaliśmy właściwej analizy kooperanta przed zawarciem z nim umowy powierzenia przetwarzania danych. Pozwolę sobie również przypomnieć brzmienie artykułu 29, które mówi również o tym, że podmiot przetwarzający oraz każda osoba działająca z upoważnienia administratora lub podmiotu przetwarzającego i mająca dostęp do danych osobowych przetwarza je wyłącznie na polecenie administratora, chyba że wymaga tego prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego. Oczywiście nie wdając się w drugą część tej normy, przypominamy o tym, że w momencie, kiedy podmiot przetwarzający dokonuje przetwarzania w imieniu administratora danych, dokonuje również tego przetwarzania na polecenie i z upoważnienia administratora danych. Tak samo wygląda w sytuacji pracowników podmiotu przetwarzającego. W takiej sytuacji warto jest pamiętać, aby podmiot przetwarzający, który otrzymuje
dane osobowe, czyli zostają powierzone dane osobowe przez administratora danych, powinien moim skromnym zdaniem określić sobie taki kontekst przetwarzania odrębny dla tego właśnie powierzenia i do tego konkretnego zakresu powierzenia upoważniać swoich pracowników, którzy rzeczywiście przetwarzają dane powierzone do przetwarzania przez administratora danych. Nie oznacza to bowiem, to powierzenie, umowa powierzenia, powierzenie danych, że każdy pracownik podmiotu przetwarzającego ma już od razu z automatu i z urzędu dostęp do naszych danych osobowych. Jeżeli mamy sytuację, w której mamy biuro rachunkowe, o którym już wspominaliśmy i które sobie analizujemy, nasze zewnętrzne biuro rachunkowe, i w tym biurze rachunkowym zatrudnionych mamy 10 księgowych. Każdy księgowy, czy każda księgowa, wszystko jedno, jaką formę przyjmiemy, zajmuje się tylko 10, powiedzmy, podmiotami i tylko te 10 podmiotów obsługuje. Natomiast w momencie, kiedy idzie na urlop, zastępuje ją tylko jeden kolejny księgowy, inna osoba. I tak to działa, powiedzmy, od lat. W tym momencie pamiętajmy, że ma tu właśnie miejsce i znaczenie artykuł 29, czyli następuje powierzenie danych osobowych i upoważnienie do przetwarzania tych właśnie powierzonych do przetwarzania danych dla tego zakresu administratora danych, dla tej właśnie wskazanego księgowego. Nie mają dostępu do tych danych osobowych wszyscy, cały personel podmiotu przetwarzającego, a jedynie osoby, które rzeczywiście dokonują tego przetwarzania, o którym mowa właśnie w umowie powierzenia przetwarzania danych. Także dzisiaj chyba rzeczywiście można powiedzieć najbardziej widzimy zasadność tego naszego artykułu 29. Dla przypomnienia, wcześniej już pojawiający się schemacik, w którym następuje sam proces przygotowania i zawarcia umowy powierzenia przetwarzania danych. Najpierw musi być jakiś projekt umowy zasadniczej. Oczywiście najczęściej jest tak, że taki projekt umowy zasadniczej przygotowuje któryś z pracowników administratora danych odpowiedzialny za zawarcie i za wykonanie tej umowy zasadniczej. Często ten pracownik konsultuje się z swoim kooperantem, kontrahentem przed zawarciem tej umowy zasadniczej. Przesuwane są projekty umów, one oczywiście są nagminnie zmieniane przez prawników. Wiadomo, że każdy prawnik posługuje się z pewnego rodzaju swoim językiem prawniczym i lubi, żeby te umowy, które opiniuje, były rzeczywiście napisane tak, jak on sobie tego życzy. Bardzo często zdarza nam się sytuacja, w której dochodzi do zmiany jednej umowy przez dwóch, trzech prawników, które nie zmienia podstawy prawnej ani zgodności z prawem tych zapisów, natomiast chodzi o stosowane przez nich sformułowania, czy też w ogóle szyk zdania. Nie ma to większego znaczenia dla samej umowy powierzenia przetwarzania danych, dlatego tutaj nie będziemy jakby zajmowali się zapisami umowy zasadniczej, ale w momencie, kiedy pracownik zaczyna przygotowywać taką umowę zasadniczą, taki projekt umowy zasadniczej, powinien bezpośrednio poinformować inspektora ochrony danych o tym, czego będzie ta umowa dotyczyła. Do tego służy wniosek, który stanowi oczywiście załącznik do księgi polityk. Bywają sytuacje, w których to podmiot przetwarzający dysponuje albo wystandaryzowaną umową powierzenia przetwarzania danych, albo właśnie innym instrumentem prawnym, chociażby w postaci regulaminu, który musimy zatwierdzić, aby ten instrument był prawnie wiążący. Oczywiście w każdej sytuacji, czy to wniosek, czy to projekt umowy, musi trafić do inspektora ochrony danych, który przygotuje projekt umowy powierzenia przetwarzania danych i odda uprawnionemu czy upoważnionemu pracownikowi, który będzie stanowił wraz z projektem umowy zasadniczej komplet do podpisania przez administratora danych, to już się następnie przez podmiot przetwarzający. Często też bywa tak, że projekt umowy powierzenia przetwarzania danych otrzymany przez podmiot przetwarzający jest kilkakrotnie jakby negocjowany przez inspektora ochrony danych podmiotu przetwarzającego i przez inspektora ochrony danych administratora danych w zakresie właśnie dotyczącym szczegółów określonych w artykule 28 ust. 3 ogólnego rozporządzenia ochrony danych osobowych. I to też jest dobre rozwiązanie, ponieważ ono trochę odciąża tego naszego pracownika, ponieważ on ma się zająć umową zasadniczą, a inspektor
ma się zająć umową powierzenia przetwarzania danych. Podsumowując jakby kwestie kontekstów przetwarzania danych osobowych, które wymagają zawarcia umowy przetwarzania, umowy powierzenia przetwarzania. To będzie na pewno hosting naszych stron www, na podstawie których albo na których publikujemy dane osobowe, albo za pomocą których zbieramy dane osobowe. To będą oczywiście serwery bazodanowe, czy to MySQL, czy inne. Natomiast chodzi o serwery, w których przechowujemy bazy danych zawierające dane osobowe. To będą serwery poczty. To już nieważne, czy to będą serwery poczty wychodzące, przychodzące, czy to będą IMAPy, czy to będą POPy. Wszystko jedno. Chodzi o tak naprawdę obsługę tych naszych domen i serwerów, które serwerów w tym rozumieniu procesów, które są nam w ramach tej umowy hostingowej udostępnione. Umowy powierzenia przetwarzania danych powinny zostać zawarte z podmiotami, które świadczą nam wsparcie informatyczne. Czy to dotyczące samych komputerów, czy to dotyczące sieci, czy aplikacji, programów, ale nawet urządzeń wielofunkcyjnych. Wyobraźmy sobie dużą sieciową kserokopiarkę, która też oczywiście pełni funkcję faksu, skanu, cokolwiek sobie myślimy, ale jest to urządzenie leasingowane, załóżmy. W tym momencie warto zwrócić uwagę, że dane osobowe są przekazywane na dysk twardy w tym urządzeniu zainstalowanym, które nie należy do nas. Zatem następuje tutaj przetwarzanie danych na polecenie administratora danych. W momencie, kiedy urządzenie zepsuje się albo jest zabrane do serwisu przeglądu, albo kończy się umowa na usługę, to właśnie, czy to wynajmu, czy dzierżawy, czy leasingu, w tym momencie urządzenie będzie zabrane i może być zabrane z danymi osobowymi, które znajdują się na dysku. W takiej sytuacji musimy w umowie powierzenia przetwarzania danych albo w umowie zasadniczej zawrzeć informację o tym, że albo to my wstawiamy nasz dysk twardy, który będzie obsługiwał przesyłane przez sieć dokumenty, albo też ten dysk zostanie nam pozostawiony po rozwiązaniu umowy. Czy też zostanie przez podmiot przetwarzający zgodnie z procedurami całkowicie zanonimizowany, czyli wielokrotnie napisany, usunięty, zabezpieczony, także te dane nie będą możliwe do odzyskania. Obsługa BHP. W naszej sytuacji, w naszym przypadku obsługa BHP dotyczy zarówno szkoleń wewnętrznych, szkoleń okresowych, czy też postępowań powypadkowych. I tutaj jakby nie ulega żadnej wątpliwości, że przetwarzane są dane osobowe. W zakresie szkoleń to oczywiście pracownicy, a w zakresie postępowań powypadkowych to oczywiście osoby, które tym wypadkom uległy. Niemniej jednak są to dane, które ze względu na swoją wrażliwość, czyli szczególną kategorię danych, są przetwarzane przez tego naszego, w cudzysłowie nazwijmy go, BHP-owca, zarówno na obszarze przetwarzania danych osobowych, jak i poza tym obszarem, czyli najczęściej w siedzibie naszego zewnętrznego BHP-owca. Także o tym pamiętajmy, że z podmiotem świadczącym nam usługi służby BHP musimy zawrzeć stosowną umowę powierzenia przetwarzania danych. Doradztwo prawne. Najczęściej już z automatu te umowy powierzenia przetwarzania danych są zawierane zarówno adwokaci, radcy prawni, prawnicy, mówiąc już ogólnie, zawierają umowy powierzenia przetwarzania danych na świadczone przez siebie usługi. Natomiast żeby takowej nie było, no to oczywiście pamiętajmy, że przed pierwszym przekazaniem danych osobowych naszemu radcy czy mecenasowi, naszemu prawnikowi, mówię znowu ogólnie, pamiętajmy o zawarciu umowy powierzenia przetwarzania danych. Jeżeli wcześniej nie było takiej potrzeby, a mamy zawartą umowę zasadniczą, a żadne dane osobowe nie były przekazywane naszemu prawnikowi, oczywiście pamiętajmy o tym, żeby taką umowę zawrzeć w momencie, kiedy dopiero te dane będą przekazywane. Chyba że oczywiście będziecie Państwo chcieli, to możemy taki projekt umowy przygotować już teraz. Dla porządku, dla świętego spokoju, dla zasady rozliczalności warto byłoby to zrobić niezwłocznie. No i działania marketingowe. Zapominamy o tym, że korzystamy czasami z tego typu rozwiązań, jak newslettery, jak pozycjonowanie strony, wykorzystywanie profilowania. W tym momencie musimy pamiętać o tym, że rzeczywiście podmiot, który będzie miał dostęp do naszych serwerów, gdzie będą dane osobowe, czy też będziemy przekazywali dane osobowe naszych subskrybentów, chociażby w postaci identyfikatora internetowego, czyli nic innego jak adresu mailowego,
będzie to kontekst wymagający zawarcia umowy powierzenia przetwarzania danych. Szanowni Państwo, dla przypomnienia, oczywiście w naszej aplikacji IDPO znajduje się wykaz umów powierzenia przetwarzania danych, w których wprowadzamy, wpisujemy wszystkie zawarte umowy powierzenia danych, czy też projekty otrzymanych przez inne podmioty przetwarzające projekty innych umów otrzymane z zewnątrz, czyli ta sytuacja, w której my jako administrator danych otrzymujemy projekt albo już podpisaną umowę powierzenia przetwarzania danych. Także wykazy staramy się na bieżąco aktualizować. Prosimy też Państwa o przesyłanie skanów tych umów podpisanych, bądź też właśnie występowanie z wnioskami o przygotowanie projektów umów powierzenia dla kontekstów wcześniej opisanych. Wniosek taki znajduje się, jest, mówiąc najprościej, załącznikiem numer 9a do Księgi Polityk. Można go również pobrać ze strony internetowej z naszej aplikacji IDPO. Tutaj też chciałem pokazać o takim kontekście połączenia procesu przetwarzania danych osobowych z rejestrami czynności przetwarzania, zarówno rejestrem czynności przetwarzania, jak i rejestrem wszystkich kategorii czynności przetwarzania, gdzie wskazujemy rzeczywiście na powiązanie poszczególnych umów powierzenia przetwarzania danych z poszczególnymi procesami i czynnościami związanymi ze zbiorem, z obsługą danego zbioru danych osobowych. Jak zwykle 45 minut troszeczkę się przeciągnęło i przedłużyło. Dziękuję Państwu za dzisiejsze spotkanie. Ze względu właśnie na dużą liczbę pytań, które dotyczyły samego procesu powierzenia przetwarzania danych, dzisiejsze spotkanie poświęciliśmy na właśnie ten temat. Kolejne nasze spotkania będą już dotyczyły krótszych tematów, krótszych pytań. I oczywiście zapraszam na nasze kolejne wtorkowe spotkania. Tych z Państwa, którzy nie mogli dzisiaj być z nami na żywo, zapraszam oczywiście do obejrzenia zapisu spotkania, które będzie opublikowane na naszym portalu. Bardzo Państwu dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Życzę miłego dnia. Pozdrawiam i do widzenia. Do zobaczenia.